Witam serdecznie na moim kanale Hodowla TB z tej strony. W dzisiejszym odcinku takie szybkie informacje hodowlane, ponieważ byłem chory, nie udało mi się do końca skończyć wiaty, ale myślę, że w poniedziałek już ją całą zakończę, posprzątam i na pewno będzie nowy filmik, jak ta wiata wygląda już od środka, pewnie ocieplona, uszczelniona, wypełniona pianką, te niektóre większe luki. A teraz wracajmy do takiego szybkiego przeglądu. Mamy tutaj nowego samczyka, którego zakupiłem dosłownie chyba tydzień temu. Zaszczepiłem go sobie akurat, bo nie był szczepiony. Wyciągniemy go. Zaszczepiłem go w piątek. Samczyk ma... O, spokojnie. Samczyk ma 4 miesiące i waży 3,5 kg. Teraz spróbujemy sobie go postawić. Bardzo potężnie jest umieściony, 3,5 kg na ten wiek, no to jest naprawdę rewelacyjny wynik. O, z powrotem. Jest, jak widać z tatuaży, nie jest to mój wymysł. O, bardzo ładnie się prezentuje, no futerko ma wiadomo trochę słabsze, no bo idzie wiosna, to te kuliki to tracą tego futra całkiem sporo. Tylko, że my go spróbujemy z drugiej strony. O. Ładnie się prezentuje, po fajnych rodzicach. Bardzo dobrze uszy trzyma. Tutaj damy go sobie z powrotem. No i z tych innych, ta samiczka, która pierwszy wykot wykociła 7, jeden padł, więc został 6. Bardzo ładnie urządzone gniazdo. Trochę nerwowo, bo podgryza mnie za każdym razem, jak wkładam rękę, więc muszę uważać. No i standardowo samiczka z mojej hodowli wykociła 9, dwa padły. No i dwa padły. No i teraz w obecnej chwili jest 6. Z nią było takie małe trochę zdziwienie, bo sprzątałem, zaczęła się kocić. Jak sobie wysprzątałem tutaj pozostałe klatki, zerkłem sobie, patrzę. Wszystkie 9 wykoconych, ale ani grama futra, więc szybko wziąłem. Co tu zrobić? Wziąłem futro od tej samicy, która była wcześniej wykocona, na ryzyk fizyk. Położyłem jej koło pyska. W tym samym momencie zaczęła to futro wąchać i tak jakby się jej lampka w głowie włączyła, zapomniałam o czymś. Wzięła to futro, zaniosła do gniazda i zaczęła rwać swoje jak wściekła. No i w obecnej chwili widzimy, jak to wygląda. Duże gniazdo, fajnie wszystko zrobione, młode wykarmione. Samiczka spokojna. Tutaj usunięte mam już wykotniki. Tutaj też usunięte wykotniki. Tutaj samica, która będzie się kocić mniej więcej 18 jest zakocona, więc lada dzień powinna się wykocić całkiem spory brzuch. To jest już samica, która ma 1,5 roku w mojej hodowli. Na pewno wszystko pójdzie bardzo ładnie, sprawnie. W piątek dodatkowo szczepiłem tą samicę Pestoriny Mormyx, tutaj tą samcę i parę pojedynczych sztuk, które idą do hodowców, a wiem, że na pewno z tego powodu też będą chcieli te kuliki, że już są zaszczepione i zabezpieczone. No i to w sumie w dzisiejszym odcinku wszystko. Następny na pewno będzie odcinek już pokażę to moją wiatę, jak się mi tutaj skończyło, a tak wygląda ten samczyk w swojej klatce. Tutaj próbował mi się przedostać, nie wiem jak on to zrobił, że wszedł do paśnika, do środka i tam utknął, więc musiałem taką belkę dodatkową zrobić i przywiązać drutami ten paśnik, bo jakiś zawzięty samiec, ale to dobrze jechał. Tutaj sobie go pogłaskamy, coraz bardziej się oswaja do mnie. O. No naprawdę, jestem z tego samczyka zadowolony. 4,5 miesiąca, albo 4, no, no ważne, 3,5 kg wagi, bardzo dobra budowa, fajne futro, fajne uszy. Także zachęcam do oglądania, wkrótce kolejne odcinki. Miłego dnia i do widzenia.